Kolejną piękną kobietą, młodą, zobaczmy, kto to będzie. Polski przemysł muzyczny nigdy wcześniej o niej nie słyszał. Pojawiła się nagle i wygrała. Isis G będzie reprezentować Polskę na tegorocznym festiwalu Eurowizji w Belgradzie. 12 punktów, czyli najwięcej, tyle tylko, ile mogli przekazać Państwu nasi widzowie, otrzymuje Isis G! Isis G, a właściwie Tamara Diane Wimmer, po mężu Gołębiowska. Urodziła się w Seattle, była cudownym dzieckiem. Zaczęła występować na scenie i śpiewać, mając zaledwie 5 lat. Polscy widzowie zapamiętali ją jako uczestniczkę tanecznego show. Wtedy też na portalach internetowych i w mediach dopadła ją fala ostrej krytyki. Ludziom nie spodobał się jej wygląd i brak znajomości polskiego. Polskie eliminacje do Eurowizji Isis wygrała jednak bezapelacyjnie, nie dając szans swoim konkurentom. Panie i panowie, w studiu pytania na śniadanie, Isis G. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo. Isis, uczysz się po polsku? Umiesz już parę zdań? Uczę się polskiego. Jest trudne, konwersacje jest trudne, so I prefer English. Spróbujemy. Dobrze, tak, po angielsku. Dziękuję bardzo. Mój mąż jest Polakiem, so I, you know, we have a lot of Polish around the house. W domu mówimy bardzo dużo po polsku. First of all, congratulations. Dziękuję bardzo. Thank you. Oczywiście trzeba dać gratulacje, naprawdę spektakularne. Ty spodziewałaś się tego? I was in shock. Really, we byłam w kompletnym szoku. Byliśmy zachwyceni. Jestem bardzo wdzięczna. Był naprawdę, był to emocjonalny wieczór. Tak więc po prostu czuję się naprawdę, że jest to ogromny zaszczyt. Great feeling. That's why I was so emotional. I was just I don't know, I was really delighted to know tak więc that naprawdę ucieszył mnie fakt, że ludziom spodobała się ta piosenka. I dla mnie było to fantastyczne doświadczenie. Czy chcesz zostać w Polsce? Czujesz się teraz trochę Polką? A bardzo chętnie zostanę w Polsce. Jesteśmy tu bardzo szczęśliwi. Mamy mały domek pod Warszawą. I po prostu cieszymy się życiem. I ja naprawdę uwielbiam Polskę i mam nadzieję, że uda nam się zostać tutaj na długo. How do you feel? Is it a little bit uncomfortable for you? Czy jest dla ciebie troszeczkę niewygodny fakt, że jesteś Amerykanką reprezentującą Polskę na konkursie Eurowizji? Jest to dla mnie niewygodne, niekomfortowe. Mam polskie korzenie, także w jakiś sposób naprawdę czuję się Polką. Mój mąż jest Polakiem, uczę się polskiego i po prostu kocham ten kraj. Dlatego też chętnie opowiem całemu światu o pięknie Polski. Tak więc, będąc osobą z zewnątrz, łatwiej mi opowiadać właśnie o tym, co w Polsce jest piękne i naprawdę nie mam żadnych oporów, żeby o tym mówić. Także myślę, że to nawet wręcz jest zaleta i jest to dla mnie naprawdę ogromny zaszczyt. No w ostatnich latach niezbyt dobrze nam się powodziło w tym konkursie. Jakie są twoje oczekiwania? Nie wiem, mam nadzieję, że będzie dobrze. Tak, że Amerikanie, trzeba po prostu. Can you show it again? Because Amerykanie tak trzymają palce, a my tak. This is how we do it. Trzymamy kciuki za tym. A jeżeli państwo jeszcze nie znają tej piosenki, to teraz właśnie Isis G zaśpiewa dla państwa tę piosenkę. Can you start a little bit a cappella? Oh, sure, sure. And then we'll throw. Okay. No, we made it. We finally found our way and celebrated just where we stand today. To a space.
Chodźcie, chodźcie. Tak. Dziękujemy bardzo za wspólnie spędzony czas. Zapraszam Państwa na jutro. Jutro też będzie ciekawie, mam nadzieję. Specjalny omlet z pieczarkami, prawda? Na Izzy, tak. To nie jest omlet. Tak. To jest do zobaczenia, do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia jutro. Jutro w programie. Akademia Uwodzenia i sposoby podrywania. Co to jest bank wymiany czasu? Nie daj się grypie. I jak skłonić partnera do seksu? Zapraszamy.